Wiele przebiegniętych kilometrów, hektolitry potu i przede wszystkim wspaniała zabawa. Tak można określić sobotni dzień live festiwalu w Oświęcimiu. Jednak bieganie rozpoczęło się już dwa dni wcześniej w ramach kampanii PZU Podziel się kilometrem, która towarzyszyła tegorocznej edycji live'a. Każdy przebiegnięty kilometr oznaczał 10 zł na konto Fundacji Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy. Łącznie przez 3 dni udało się zebrać 16 560 zł. Na różnego rodzaju sprzętach, typu orbitreki, typu bieżnie, rowerki, można pedałować, można dać coś z siebie, można biec, można wiosłować. Każdy kilometr to 10 zł dla podopiecznych naszej fundacji. Bardzo się cieszymy, że tyle osób zaangażowało się w pomoc. Organizatorzy twierdzą, że oni czegoś jeszcze takiego nie widzieli, że na wielkich festiwalach ogólnopolskich ta ich akcja nie jest aż tak ogromna i tak rozpropagowana. No, tylko powód do dumy dla nas, dla środowiska powiatu oświęcimskiego, że jak zawsze, kiedy trzeba pomagać, to jesteśmy w stanie się zmobilizować, no i działać. To jest fantastyczne. Do akcji włączyli się strażacy, kluby sportowe, aktorzy, sportowcy, mieszkańcy, goście, a także politycy, w tym Zbigniew Starzec, starosta powiatu oświęcimskiego. Rzeczywiście obiecałem Albertowi, że wczoraj zrobię 10 km na bieżni dla jego orkiestry, a na bieg, jak widać, z numerem 19 byłem jednym z pierwszych, który się zapisał. No, stało się to modne, ja biegam od dawna, natomiast nie mam czasu, żeby trenować i tak moją metodą przygotowawczą jest metoda startowa, czyli od startu do startu. A jak mam trochę czasu między godzinami urzędowania, no to wychodzę pobiegać troszeczkę. W siatkówkę gramy i pomagamy, także staramy się, żeby też w ramach treningu, powiedzmy, przyszliśmy tutaj. No i każda z dziewczyn dała coś od siebie, także w sumie mamy ponad 50 km, 4 w 5 osób, także 500 zł dzisiaj zarobiliśmy. Staramy się tutaj, żeby wszyscy mogli coś dołożyć od siebie. Jak wiemy, każdy kilometr to jest 10 zł dla fundacji, także myślę, że warto. Ja tutaj z kolegą na rowerku, ogólnie już trzeci dzień tutaj jestem, 111 km udało się przebyć. Pomaganie przez bieganie nie było jedyną atrakcją tego dnia. Podobnie jak w zeszłym roku odbyły się także biegi live i tolerancja na sportowo. Pierwszy z nich liczył 5 km, zaś drugi 10. Byłam w zeszłym roku, była dość monotonna, bo biegło się w kółko. No tutaj trzeba powiedzieć, że urozmaicona trasa, bardzo fajnie, ciepło. Przekonali mnie moi znajomi, którzy tutaj biegli. Właściwie wczoraj dopiero mi o tym powiedzieli, że dzieje się tutaj coś takiego. Nie sądziłem, że przy okazji festiwalu może być też również odbywać się może jakieś zawody sportowe. A to się okazał bardzo fajny pomysł, super trasa, super bieg. Szczęśliwy jestem, że przyjechałem tutaj i mogłem wziąć udział w tych zawodach. No już idea jest po raz trzeci. To już trzecia edycja. Co roku bieg się poprawia. Co roku ten bieg jest coraz lepszy. Trasa w tym roku zmieniona. Czyli nie, w poprzednich dwóch latach były mniejsze pętle, tylko więcej było tych pętli. Teraz dwie duże pętle. I generalnie na pewno trasa lepsza niż w poprzednich edycjach. Ciekawsza. Pogoda bardzo dobra do biegania. Powiem szczerze, że pierwszy raz biegłem 10 km. W jakimkolwiek takim biegu, gdzie rejestrowany jest czas, jakoś tam się przygotowywałem, żeby dobiec do mety, więc 4 razy wcześniej się przebiegłem w takim odstępie jednego dnia i jakoś się udało, ale nie było to super łatwe. Na 2,5 kilometra zmierzyć się mogli także miłośnicy rolek, wśród których wystartował radny powiatu oświęcimskiego, były hokeista Waldemar Klisiak. Fajna zabawa przednia, natomiast żałujemy tylko, że no, troszeczkę mało ludzi. Tak, widzę, że na biegi nie trzeba specjalnie zachęcać, zresztą to jest o tyle łatwe, że każdy biegać potrafi i nie ma jakichś wielkich nakładów finansowych, natomiast zachęcam mimo wszystko do jazdy na rolkach. Jest to naprawdę, tym bardziej, że mamy gdzie jeździć, jest to fajna okazja spędzenia wolnego czasu, doskonale rozwija mięśnie nóg.
doskonale rozwija pośladki, co też myślę jest, będzie ważnym jakimś argumentem przede wszystkim dla kobiet. Chociaż dla mężczyzn też. Mamy możliwość razem z córką brać udział właśnie w tych zawodach, przyłożyć się właśnie tutaj do tej organizacji. No wspaniałe przeżycie. Tak jest, także ty się tutaj teraz coś dorzuć. Znaczy ja już w zeszłym roku brałam udział i faktycznie no teraz jest jakoś mniej zawodników na rolkach, więcej w biegu bierze udział, ale wydaje mi się, że z roku na rok więcej będzie na rolkach osób. Jeździłem kiedyś na rolkach, nie na takich profesjonalnych, tylko na takich czterokółkowych. Natomiast rzeczywiście jak rozpoczął się start na rolki, to ja pedałowałem na bieżni, ale zdążyłem na metę, także widziałem, że wygrali dwaj moi koledzy, z czego się bardzo cieszę. Nowością tegorocznego wydarzenia był marsz Nordic Walking i próba bicia rekordu Guinnessa, do którego na starcie stanęło około 1500 osób, a wśród nich aktorzy z filmu Miasto 44. Jesteśmy tutaj grupą przyjaciół aktorów z filmu Miasto 44, który no, na pewno w drastyczny i dojmujący sposób pokazuje, do czego może doprowadzić wojna. Więc jesteśmy, ale właściwie to wszyscy, którzy brali udział w biegu są jako sportowcy w tym momencie ambasadorami tolerancji. Ja mogę za siebie powiedzieć, akurat w grupie z kijami nie chodziłem i pierwszy raz idę z kijami w ogóle. Co mam nadzieję, że się o kij nie potknę. No bo to taka przyjemna jest impreza, a ja nigdy nie chodziłam na kijkach, pierwszy raz idę. Jesteśmy ubrane jako koło gospodyń, bo to jest koło gospodyń z Brzezinki. No i idziemy właśnie pobić rekord Guinnessa. Znaczy 3 km to jednak nie jest za dużo, a jednak nie jest za mało, moim zdaniem. I trasa, nie wiem jaka jest trasa. Julka postanowiła wziąć udział, no i nie miała z kim i się wyciągnęła ciocię. Powiedz mi, Julka, dlaczego chciałaś iść? Po prostu lubię sport i chciałam dlatego wziąć udział. Tak jest, zdecydowałam się bić ten rekord. Myślę, że to jest kapitalny pomysł i świetna impreza, a jeśli tylko takie są, ja bardzo chętnie w nich uczestniczę. Przyznam, że bardzo rzadko, jedynie w czasie wakacji. W ciągu roku szkolnego jednak nie mam na to czasu, dlatego świetna okazja i chętnie z niej skorzystam. Bardzo fajna trasa, znaczy super, super było, no fajnie, no po prostu. Nie było ciężko, krótko, dla zdrowia, dla przyjemności, dla satysfakcji. Chodzi z nami na treningi Nordic. Tak, i ciocie, i wujkowie pomagają nam zawsze na treningach. 3 km to jest taka malutka trasa, my rozgrzewka, my na treningach chodzimy około 10 do 20 km. My jesteśmy zrzeszoną drużyną amatorską sportową, śląsko-małopolską. Ja reprezentuję Okręg Wadowicki, a pani Katowice. Stale śledzimy wszystkie możliwe imprezy organizowane dla nordikowców. No w związku z tym chodzę z kijami.pl i maratony polskie i przez te strony dowiedziałyśmy się również o Life Festival i o pobiciu rekordu Guinnessa tutaj w Oświęcimiu, o takiej możliwości. W związku z tym postanowiłyśmy również tutaj przyjechać i zostawić coś dla potomnych w Księdze Guinnessa. Będziemy się chwalić przed naszymi wnukami w przyszłości. Trasa była stosunkowo łatwa dla kogoś, kto często chodzi z kijami. Dla nowicjuszy również była niezbyt trudna. Myślę, że świetny spacer. Ja chodzę z kijami drugi rok. Należę do teamu Dąbrowa Nordic Team z Dąbrowy Górniczej. Z mojej drużyny tutaj oprócz mnie jeszcze jest parę osób. Część jest w tej chwili na Pucharze Pomorza, startuje. Z wielką przyjemnością przyjechaliśmy tutaj bić rekord Guinnessa, ponieważ jesteśmy fanami Nordic Walking, które są bardzo zdrowe, pożyteczne dla nie tylko zdrowia, ale również mają aspekty społeczne, czyli w grupie raźniej, weselej i w ogóle bardzo przyjemnie. No, dostaliśmy informację od naszej pani nauczycielki od WF-u. No i wziąłam udział, bo chciałam pomóc Oświęcimiowi pobiciu rekordu Guinnessa. Trasa nie była trudna, krótki odcinek. No a z kijkami chodziłam tylko na lekcji WF-u, może raz albo dwa razy mi się zdarzyło i tak to jest mój pierwszy taki występ. Bardzo się cieszę z dzisiejszego tutaj występu. Jestem tu wraz ze swoją żoną, która mnie naprawdę namówiła na to. Bardzo ci, Basiu, dziękuję. Wspaniała atmosfera, super zabawa, świetny pomysł, bardzo się cieszymy. Pogoda też nie przeszkadza, jest rewelacyjnie, dziękujemy. Tak, do tej pory podawał mi tylko kijki, dzisiaj ma swoje. Fajna rzecz, żeby się poruszać, niezbyt, że tak powiem, inwestująca nie wiadomo w co. Powietrze, nie trzeba się ścigać, nie trzeba się zdobywać jakichś pierwszych, drugich miejsc. Rewelacja. Jeszcze z kimś? Mistrzostwo świata.
This record today is for the greatest number of people Nordic walking simultaneously at one single venue. And in order to qualify for the record, the international guidelines of Guinness World Records, they have to be followed. The guidelines say that each participant must use a proper Nordic walking style. In addition to that, each participant must use a Nordic walking equipment. And the course, which has to be walked, has to be at least 3 kilometers long. So I measured with the car and with my two independent witnesses the course. It's 3 kilometers long. And of course, the current record, which is also belonging to Poland, with 1,549 participants, has to be surpassed. If all this is adhered to, then the record is broken again, and it's still with Poland again. Zaangażowałem się w to, żeby uzbierać tą liczbę niezbędną tego, żeby ten rekord pobić. No według ostatnich notowań mamy 2300. Mam nadzieję, że to będzie wystarczająca liczba, żebyśmy ten rekord ustanowili. Myślę, że o godzinie 15 będziemy wiedzieć wszystko. Niestety w tym roku nie udało się ustanowić nowego rekordu, ale organizatorzy zapewniają, że w przyszłym roku odbędzie się kolejna próba. My zaś zapraszamy na przyszłoroczną edycję Live Festiwalu w Oświęcimiu.